Jan Borek został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Jak mówi burmistrz Mariusz Szewczyk, który już podpisał nominację, członkowie komisji oceniającej podjęli swoją decyzję jednogłośnie. Każdy z kandydatów miał przedstawić własną propozycję na dalszą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury. Ta propozycja wzbudziła zainteresowanie wśród członków komisji. Również przesłuchanie, które się odbyło wczoraj w godzinach dopołudniowych, dostarczyło takich wiadomości komisji, że w głosowaniu, tak jak wcześniej wspomniałem, 5-0 został on kandydatem i jak wróciłem o godzinie 16 Rzeszowa, podpisałem protokół komisji konkursowej. Borek w latach 90. pełnił funkcję dyrektora naczelnego Tarnowskiego Teatru imienia Ludwika Solskiego. To nie jedyna nominacja, jaką w ostatnich dniach podpisał włodarz miasta. Również wcześniej został rozstrzygnięty konkurs na zastępcę pana Stanisława Majnowskiego w Wydziale Organizacyjno-Prawnym. Decyzją też komisji została wybrana pani Kinga Lada-Krawczyk. Tam było więcej kandydatów, też walka trwała do końca, była bardzo zacięta komisja. I jednym punktem wskazała panią Kingę. Myślę, że potrzebna też jest świeża krew w urzędzie. Uważam, że potrzebny jest zastępca, z tego względu, że nie mamy sekretarza miasta. I wiele spraw naprawdę przechodzi również na ten Wydział Organizacyjno-Administracyjny.